No cóż, no można by powiedzieć, że zmierzą się ze sobą dwie rasowe drużyny. Co więcej, spychacz frajerów, dochodząc do ćwierćfinału, pokonał aż dwóch zeszłorocznych finalistów. Drużynę Wpist i drużynę TSM IH. Tak jest, zeszłoroczne rozgrywki były naprawdę emocjonujące. Jak przypominam sobie o tym, co działo się tutaj rok temu. Ile pieniędzy udało nam się zebrać na WOŚP, to aż mnie ciarki przechodzą. Mimo, że nie powinny, bo to przecież tylko pan Jurek Owsiak i jego jakże charytatywna zbiórka. Ale jednak te pogłoski o Czeczenach i tak dalej, no wszystko. No, w każdej plotce jest ziarnko prawdy, prawda? My sobie tutaj tylko i wyłącznie żartujemy. Oczywiście. Lada moment będziemy mieli okazję rozpocząć tutaj rozgrywkę. Czekamy jeszcze tylko na Jakubsona. Tak jest. W tym momencie ja chciałbym jeszcze, bo obiecałem oczywiście, pozdrowić pana, znaczy może inaczej, pozdrowić gracza z nickiem Grzegrzechu od Jakuba. A Grzegrzechu, nawiązując do tego, jak siebie opisał, a więc posłuchajmy. Agresywny, wiecznie kierujący swoją drużynę gracz. Poza przypadkiem, kiedy nie kieruję, bo mi się nie chce kappa. Ponadto jestem bardzo leniwy i czasami nie chce mi się nawet grać. No proszę. To może jakaś inna osoba? W opozycji, jaki mamy bardzo długi wywód od Jakubsona. Grając w dżungli lubię skupiać się na gankowaniu głównie jednej linii. Szczególnie w początkowych fazach gry i męczenie przeciwnika, który po piątej próbie zabicia go w przeciągu 5 minut ma łzy w oczach. Daje to ogromną przewagę i pozwala skupić się na innych liniach w mid-game, plus osłabia morale oponentów. Zwykle gram postaciami, które mają na celu upolowanie carry przeciwnika. Dlatego przy większych walkach zwykle staram się jak najszybciej znaleźć na tyłach wroga, odciągając lub bardzo szybko zabijając określony cel. Sadystyczne skłonności względem jednego konkretnego gracza sprawiły, że moim main championem stał się Shaco. Moja drużyna woli, żebym nie wyciągał go na turnieju, ale mam nadzieję, że dadzą się namówić. I my mamy nadzieję. Shaco zbanowany! Shaco zbanowany, dość ładnie. Czyżby ten opis dotarł wprost tutaj do graczy drużyny przeciwnej? Co więcej, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ban Akali. Tego mogliśmy się nie spodziewać, ale mogę uchylić wam rąbka tajemnicy. Jeden z graczy w drużynie czerwonej gra bardzo dużo Akali, ma świetne KDA na Akali i dlatego również zablokowali Akali. Z tego właśnie względu, ten champion został zablokowany. Aczkolwiek zwróć uwagę na to, że to Jakubson jest tym ogromnym i potężnym mainem Shaco i to właśnie jego drużyna zbanowała mu Shaco. No najwidoczniej coś. Dochodzi tam do pewnych niedomówień, oni bardzo nie chcą, żeby wyciągnął tego Shaco. Na first picku, już wracając tutaj do poważnych spraw, nasza ukochana drużyna, pajace Patryka pikują Karmę, a w przeciwieństwie mamy dość szybko prawdopodobnie zalokowaną Poppy oraz Brauma, który już jest zalokowany. Braum przeciwko Karmie całkiem dobry pik. To będzie bezpieczna linia, tak wydaje mi się już, że na botlane to będzie bezpieczna linia. Spodziewamy się Caitlyn w drużynie czerwonej? Wydaje mi się, że któraś z drużyn na pewno o Caitlyn się pokusi. Insta pika z Real. Mają plan, bardzo szybko pikują, widać, że chcą go spełnić. Znów mamy to combo, zwróć uwagę, Karma plus Olaf. Ten movement speed dla całej drużyny od Karmy jest bardzo potrzebny, szczególnie Olafowi. Pojawia nam się tutaj jednak Quen. Bardzo dobra odpowiedź na Olafa. Dobra też odpowiedź na Ezreala plus Karmę. Nie jestem przekonany, czy Ezreal plus Karma potrafią wywrzeć na tyle dużą presję, żeby Wayne miała problem z wybronieniem tego. Tylko trzeba też zwrócić uwagę na to, a jednak chciałem zwrócić uwagę na to, że w przypadku spikowania Wayne'ki ona potrzebuje naprawdę hard inicjacji i dopiero ta hard inicjacja jest po 6 levelu Brauma. W innym przypadku byłoby Kamil, ciężko, a jednak jest otwarta Kamil! Otwarta Kamil i spikowana, ale na mida! Zobacz, na tobie mamy Ciszka. Prawdopodobnie Rafiozo zagra tą Katariną na midlane. Robił to już wcześniej. Robił to już w etapie w odpowiedzi online. Na mida Kamilkę jest tutaj Orianka. Ale też zauważ, że gracze w drużynie niebieskiej totalnie jakby tak, no, nie zastanawiają się. Jednak pajace Patryka nie zastanawiają się zbyt długo nad tymi pikami, po prostu instagowo. Mają plan. Mają plan. Widać i to widać. Mają kolejną tarczę i kolejne przyspieszenie po stronie Oriany. Swain, dorzucają tutaj też Swaina na topa przeciwko temu Maokajowi. Tylko czy to nie jest o ciut za dużo AP? To zależy. Jeżeli botlane drużyny niebieskiej da sobie radę, jeżeli carry me please, czyli AD carry pajaców Patryka, będzie w stanie
się wyfarmić. A więc i Olaf nie będzie behind, to no, może być ok. Rzeczywiście. Spójrzmy teraz, czy rzeczywiście ten Hekalium zostanie spikowany. Jest to jak najbardziej bardzo silna postać, chociaż wcześniej, z tego co pamiętam, ten gracz również gra bardzo dużo listynem, jednak zdecydował się na Hekalima, którym również bardzo dużo pogrywa. No i teraz pojawia się pytanie z drugiej strony, czy spychacz frajerów nie ma za dużo AD damage'u? No dokładnie, z jednej strony jest za dużo. A Kamil po... troszkę true damage'u, Hekarim niewiele magic, Maokai opiera się na magic damage'u, ale on tutaj będzie pełnił rolę tanka. No i pasywka Brauma, która ciągle będzie się gdzieś tutaj przewijała. Bardzo ciekawe kompozycje, widać, że obie drużyny mają plan. Mają plan. Rzeczywiście, czerwona drużyna, czyli drużyna spychacz frajerów w skrócie SF, ma tak zwaną wbitkę na 100%. No, w porównaniu do niebieskiej drużyny jest tutaj ciut jakby w tyle. Jednak czerwona drużyna, zobaczmy, Maokai, tutaj jeszcze inicjacja od Brauma. Caitlyn może sobie stać sobie daleko z tyłu i po prostu robić swoje. No tak samo Camille odłączy AD Carry i jest po sprawie. Hekarim po prostu będzie robił swoje. No tutaj jak na razie kompozycja drużyny czerwonej bardzo mi się podoba. I jeśli mógłbym obstawiać, która drużyna wygra, postawiłbym na drużynę spychacz frajerów. Jak jest w twoim przypadku? Tak, kompozycja drużyny czerwonej jest silna, opiera się na inicjacji, ale drużyna niebieska ma disengage. Pajace Patryka wzięli mobilne, bezpieczne postaci, mają karmę, oni mogą to wygrać. Muszą to bardzo dobrze rozegrać, to nie będzie nic łatwego, ale są w stanie to wygrać. Wszystko tutaj będzie się opierało o lane phase. Ta drużyna, która w początkowej fazie gry wyrobi sobie przewagę, prawdopodobnie tą przewagę będzie już ciągnęła do końca gry. Pamiętajmy jednak, że dochodzą takie czynniki jak stres, emocje, dokładnie, strach. To pierwszy mecz było trójki, a my już widzimy, że obie drużyny stawiają wszystko na jedną kartę. Tak samo jeszcze się zastanawiam nad tym banem Władimira. Czym to jest spowodowane? Ale w sumie jestem w stanie to jakkolwiek zrozumieć, gdyż Władimir może po części kontrować Maokaja czy ewentualnego Nautilusa na topie, a z tego co pamiętam, co się gra takimi pikami. Rzeczywiście mogłoby być to ciężkie, ale patrząc na to, czy Swain, zadaję sobie pytanie non-stop, czy Swain jest w stanie chociaż zbić tego Maokaja do połowy HP na ewentualnego ganka z Olafem. Gankowanie Olafem wydaje się niby proste, ale tak naprawdę w praktyce jest dosyć trudne. Oni są w stanie zabić tego Olafa. Przede wszystkim ten Swain będzie miał w miarę bezpieczną linię. Maokaj raczej nie powinien go przepuszowywać, nie powinien dominować na tej linii. A Swain potrzebuje farmy. Swain potrzebuje mid-game'u, żeby stać się potworem, stać się po prostu bestią. My za momencik przechodzimy do gry. Zapraszamy Was do udzielania się na czacie. Piszcie, co myślicie o pikach, piszcie, co myślicie o grze. Piszcie, co myślicie o samym wydarzeniu. Pamiętajcie, że robimy to tylko i wyłącznie dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. I pod streamem możecie znaleźć panel, na którym będziecie mogli nas zdonatować i wesprzeć tą jakże szlachetną intencję. Dokładnie. Jeszcze chciałbym wspomnieć, że możecie wesprzeć swoją drużynę przez wpisanie ich jakby nazwy na czacie, jednocześnie dając znać, która drużyna według Was wygra półfinał LOL for WOŚP. Tak jest. Dobrze, zostało nam 10 sekund do rozpoczęcia rozgrywki, a więc zapinamy pasy i lecimy odrzutowcem na Summoner's Rift, gdzie zobaczymy starcie drużyny Spychacz Frajerów versus Pajace Patryka. Tak zapraszamy jest. Serdecznie. Spychacz Frajerów w składzie, PW22 na supporcie, Cisiek X na topie, Jakubson w jungli, Rafiozo na midzie i Ryuzaki na botlane. Ich oponenci to Pajace Patryka, gdzie na topie zobaczymy Grzegrzecha na dżungli Team Killa, X Mysterio zagościł u nas na midzie, a niepokonany botlane Karim Please i Armored Pancake będą bronili dolnej alei. Podoba mi się opis zawodnika z nickiem Team Kill. Mam bardzo pasywny styl dżunglowania. Przewagę nad przeciwnikiem. Staram się uzyskiwać raczej przez czyszczenie dżungli i agresywny counter jungling przez gankowanie. Ten jungler wie o czym pisze. To nie miejmy jest, nadzieję. Nie zaraz jest. Się przekonamy, jak to będzie wyglądało. Wszystkie drużynki tutaj pokazują swoje super skiny. Mamy arktyczną Caitlyn, Olafa Rzeźnika, Orianę Zimowego Zachwytu. Jakże pięknie te nazwy brzmią w naszym rodzimym języku polskim. Tradycyjna Karma, Aspik, Ezreal. Ja ten niestety mam w domu okazję grać tylko na kliencie angielskim. Czyżby było tak, że słyszymy gierkę i nie widzimy?
Gierka jeszcze nam się prawdopodobnie nie czytała. Musimy chwilkę poczekać. O! Super. Już jesteśmy. I zobaczymy, czy drużyny doprowadzą tutaj do jakiegoś invade'u. Czy wydarzy się coś niespodziewanego, czy któraś z nich zdecyduje się na przejęcie inicjatywy już w samej początkowej fazie gry. Otwarcie dość standardowe. Dorany. Doran z shieldu Maokaja będzie redukował ten single target damage od Swaina. Bardzo ciekawy wybór. Wygląda to dość sensownie. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Oficjalnie możemy to rozpocząć. Carry me please, tutaj bardzo defensywny wardzik. Weźcie Orafioso! No, rzeczywiście, ta inicjacja była, no... Połk delikatny ze strony Karmy, sztuki złota zarobione przez masterkę Bandit. Właśnie zablokowały jeszcze obicie Rafioza i tutaj... Prawdopodobnie się cofną do bazy po chopeczki. Dokładnie. Pajace Patryka pokazują, że starają się zachować pełną kontrolę. Nie dali wejść przeciwnikowi do własnej dżungli, nie dali się skizować. I zaraz gra rozpocznie się prawdopodobnie w standardowym stylu, czyli Hecarim z pomocą swojego botlane'u oraz Ola z pomocą swojego botlane'u zaczną po tych samych stronach mapy. Okej, jak widać wraca powoli, ale jeszcze patrzy przy okazji, czy jungler nie chce wziąć ich bufika. Postawił dość późno tego warda, w razie gdyby Olaf chciał od razu zrotować na enemy Reda. Wydaje mi się jednak, że żaden tutaj z junglerów nie będzie w stanie zagrać tak dużej agresji. Podoba mi się jednak ten matchup na midzie i na nim troszkę chciałbym się skupić, ponieważ Kamil nie ma łatwego zadania przeciwko Orianie. Ona musi skupić się na zadawaniu obrażeń i na szybkim wyeliminowaniu swojego celu, inaczej Orianna, chociażby dzięki swojej pasywce i wzmocnionym autoatakom, będzie ją po prostu karała. Jakubson wygląda na rudego. Może Jakubson jest rudy? Nigdy nie wiesz, kto z twoich znajomych jest rudy. Ale zobaczmy, jaki damage na bocie, no niesamowite, no już druga minuta... Ryuzaki musi używać takiego... No, o, miał, kolejny cały czas. Wyłapany, kolejny no tam wyłapany. Jest... Tutaj niestety... Dominacja, już odpalone ciasteczko, już hapeki się regenerują. Aż dziw, że Ezreal razem z Karą mają tak dużą dominację, kiedy drugie poziomy wbite, kolejny połk, na spokojnie rozgrywa tą drużyna niebieska. Pajace Patryka na bocie, całkowita dominacja. Inaczej sytuacja ma się jednak na topie, gdzie grze grzechu puszuje dość głęboko, tym samym wystawiając się na gang. Czy coś z tego jednak będzie? Zobaczymy. Na midzie, tak jak się spodziewałem, tutaj Misterio, ale jest wejście od Jakubsona. 1-2, będzie musiał z tego flashować. Nie, on próbuje skończyć. Rafioso flashuje, czy będzie dobity? Kulka defensywna, jeszcze jeden autoataczek, czy zabraknie? Jest ignitowany. Ja! Tak, kurka, ja! Pierwsza krew w sytuacji 1-2. Misterio ogrywa swoich przeciwników, próbuje jeszcze uciec ale przed Jakubsonem, ale... Ale tutaj już nie zrobić, ale niesamowite zagranie na midzie. Jungler dopełnia formalności, ale cóż za wspaniałe... Jakie trzeba mieć jądra, żeby zdecydować się na walkę w sytuacji 1-2, nie podejmować ucieczki. Tylko zdecydować spróbować. Się, tak, na zabicie swojego przeciwnika, co koniec końców się udało. Ci gracze rzeczywiście chyba nie czują stresu, ale zobaczmy, jest kolejny gang. Jest Exhaust na Karmie, Karma jednak nie trafiony. Nie będzie tutaj raczej żadnej groźnej sytuacji. Jeszcze Karmi Please dokłada tam, dokłada swojego skillshocika i obija troszkę supporta drużyny spychacz frajerów. Na szybko jeszcze spójrzmy sytuację na topie. Tam Swain cały czas puszuje i to się raczej nie zmieni. W farmie jest w miarę równo. Ale zobaczmy, ile Cysiek ma HP. Tak, ale Cysiek już bez żadnego pocionka, Swain jeszcze z dwoma pocionkami. Cały czas grzechu tutaj próbuje pokazać swoją agresję. Bardzo ładnie jako caster dorzuca te swoje autoataki, stara się też nimi zadawać obrażenia. Wielu apekery o tym po prostu zapomina. Ale rzeczywiście, spójrzmy na to, jak jest ułożony tutaj botlane. Ich połk jest tak silny, że Caitlyn będzie miała problemy z farą, a pomimo tego ją trzyma. Tak, pomimo tego ją trzyma. Wydaje mi się, że Braum też na wyższym poziomie będzie w stanie więcej tego połku zatrzymać. Koniec końców inicjatywa jest po stronie drużyny niebieskiej, jeśli chodzi o botlane. Podobnie dzieje się na górnej alei. Tam już pojawia się Olaf, który będzie chciał zaraz dopełnić formalności na Maokaju. Tak jest, teraz wchodzi Kamil i Hecarim. Hecarim na bota, Kamil wchodzi, jest flash od Brauma. Jest slow, ale nie ma tutaj żadnej groźnej sytuacji. Blisko? Może jednak autoataczek, heal. Jest heal, wchodzi Hecarim.
Starmie, please heal, flash i będzie bezpieczny z tej sytuacji. W międzyczasie na górnej alei był gang na Maokaju, ten jednak bezpiecznie spalił flasha i nie wydarzyło się tam nic szczególnego. Widać jednak, że zależy im na kontrolowaniu tej dolnej linii. Przy okazji Maokaj użył TP na topa, żeby wyrównać sobie stratę w farmie, którą już jak na razie zrobił Swain. Swain co prawda używa bardzo dużo many, ale jednocześnie Maokaj przez to traci bardzo dużo HP-ków i nie jest w stanie grać tak, jakby chciał. Im później, tym prawdopodobnie Swainowi będzie troszkę trudniej. Choć wiadomo, na razie ma całkiem niezłą przewagę, radzi sobie, tak? Ta sytuacja może się zmienić, jeśli Hekarim rzeczywiście wejdzie na tego topa. Przede wszystkim w najbliższym czasie sytuacja na bocie powinna się zmienić. Caitlyn kupiła Axa, Ezreal cofa się. Prawdopodobnie będzie to Weska. Tak, jest to Weska, jest to też cool. On stawia na farming, chce wyfarmić Golda. Caitlyn też oczywiście jest late game carry, ale jest silniejsza od Ezreala na początku. Przynajmniej z takimi itemami. Teraz sytuacja na bocie może troszkę zawirować i możliwe, że drużyna czerwona, możliwe, że Ryuzaki i Febu zaczną tutaj się odbijać i zaczną oni sobie budować jakąś przewagę. Podobnie Hekarim, to gang, już jest czwarty gang. Kolejny nietrafiony stun. No ta Kamil na midzie na razie no średnio działa. Ale i tak czy siak trzeba pochwalić Hekarima, robi dobrą robotę, dużo gankuje. Nawet nie zostaje w formie. No za to trzeba go pochwalić, jak najbardziej. To już chyba jest czwarty gang. Olaf zgankował dwa razy, z czego zrobił tak samo dobrą robotę. Spalił Samonera na topie, prawda? Tutaj Swain już ze swoim ultimatem próbuje... Ale kolejny raz nie trafia ze swojego W, Swain. No, cóż. Maokaj to najwidoczniej bardzo zwinne drzewo, które tutaj... Jest N wręcz podręcznikowy sposób dodżuje wszystkie te skillshoty. Teraz zobaczmy, jak się układa przewaga. Czy jest jakakolwiek przewaga po stronie drużyny niebieskiej? Jak najbardziej. Rzeczywiście w Goldzie przodują. Top wygrywa. Olaf coraz bardziej utrzymuje się. Farma Olafa. Widzisz? Tak, wszystkie ganki Hekarima przekładają się tutaj na farmę Olafa. Tylko no, ma jednego rzeczywiście killa. To trzeba też doliczyć jakby w naszych statystykach. Już co bardziej, w dzienniczku. Co bardziej, chcę zauważyć, że Orianka daje sobie radę na kamień. Tak, to ten matchup faworyzuje Orianę. Ten gank na Hekarimie na samym początku gry był bardzo ważny. Nie udał się i teraz ta Oriana będzie przez dłuższy czas na prowadzeniu. Kamień musi skończyć i ten może dwa. Nie wiem, czy dobrym wyborem jest ta Hydra, bo to oznacza, że będziesz cały czas pushował falę. Nie zawsze na środkowej alei chcesz pushować falę. O, jaki damage. Bo to może się skończyć gankiem. No, teraz jestem ciekaw, bo tak naprawdę to, co się w linii wydaje mi się bardzo stabilne. Jedynie sytuacja na bocie może ulec zmianie tak naprawdę w każdej sekundzie czy w każdej minucie. Ale stawiam na to, że kolejny kill musi być wykonany z pomocą junglera. W innej nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Szóste poziomy. Hekarim skończył swojego reda, Olaf skończył swojego blue buffa, wszyscy wędrują do górnej części dżungli. Będziemy mieli prawdopodobnie sytuację 2 na 2. Olaf właśnie spotyka Hekarima, już tam idą pingi. Hekarim spotuje i Kamil od razu schodzi. Spuszczowała falę i schodzi. Na bocie delikatna walka, ale niestety na ten moment bardziej obijany jest tutaj Braum. Jest Exhaust na karmie. Zmisklikowany chyba ten skill, że dalej tak jest frag wbity po stronie drużyny czerwonej. Ezreal zdecydował jeszcze się, że próbuję. Nie chce wchodzić w całą tą falę minionków. I bardzo dobry kill. Jest flash Hekarim od strony Kamili spalony i Hekarim wchodzi. Och, ta Kamila. Straszna Kamila jednak. Udało się. Teraz może być tutaj sytuacja. Ma flasha z mochy, tak. Flashnął. Sneruje Grzegorz. To może zmienić sytuację? Jego masterka się zaaplikowała. Tarcza. Proszę państwa, ale Swain popełnił błąd. Ten flash był całkowicie niepotrzebny. Racja. Ten flash... Chyba zapomniał. Masterka Maokaja, nowa właśnie masterka. Kart CC przyznaje tarczę na podstawie maksymalnego zdrowia naszej postaci i to bardzo zabolało. Ale Hekarim po raz kolejny podchodzi do tego widza. Zobaczymy, jak teraz zareaguje Oriana. Nie ma już flesza. Kamil wchodzi, ze stream banan zultowana. No Oriana nie ma tutaj w jakiś sposób uciec. Dwa ulty. Wow. Ależ overkill, ale pojawia się Olaf. Ojej, Olaf chyba w tym miejscu się pojawił. Troszkę tutaj chyba po wojaku pojawił się. No totalnie zły sytuacja. Pokręcił się koło mida, cofnął się, powiedział: o, przepraszam, ja tutaj Cejrowski, ja nie trafić do was kraj. No, można powiedzieć, że znalazł się w odległości do tego Hekarima tak na całuskę, jak ja to mówię.
wchodzi rapiozo, obija Pinkila, trzymając też dwa... Ale widać, że ten gracz specjalizuje się chyba w agresywnym stylu walki. Cały czas próbuje walczyć. Zabrakło bardzo dla Oriana. Teraz sytuacja na midzie znów się wyrównuje. Kamil się cofa, złapała kilka. Sytuacja się wyrównała, 10 CS-ów przewagi to nie jest tak dużo dla tej Oriany. Spójrzmy na przewagę albo równowagę, bo tak naprawdę trzeba doliczyć jeszcze golda od zabójstwa. Jak to wygląda na topie? 2900... Jest równo. Goldzik jest równo. Co prawda tak. Równy. Wszystko zależy od itemizacji. Emery po stronie Maokaja raczej tutaj go troszkę wyróżniają. Dla niego ten matchup jest bezpieczniejszy, ponieważ będzie miał cały dostęp regeneracji zdrowia. No prawdopodobnie pójdzie w oblicze ducha. Swain idzie tutaj w prawdopodobnie... Hackstacka chyba, nie? Tak, w nowy item, który będzie tutaj rzucał niebieskimi kolcami lodowymi, tak tutaj pociskami, lodowymi drzazgami, takimi jak w Krainie Lodu. Nie wiem, czy pamiętasz. Inicjacja? Taka drzazga właśnie przebiła jej siostrę. Serce. Walka trwa, podbicie i znowu sytuacja jest opuszczona. Świetnie! Pięknie, drużyna czerwona. O, nie trafiony ten slowek, pewnie. Tutaj za daleko, ale jest odwrócenie sytuacji. Ulcik i wystarczy. Dwa trupy. W tym czasie patrzę na Dragona. Rafiozo zamknięty tutaj. Co się działo na tym Drake'u? Zgubiliśmy tą sytuację. Zgubiliśmy się na bocie. 2 na 2, nie ma samonerów po stronie drużyny. What? Piękne wejście. Olaf tutaj dobiega. Niestety Oriana jest zagrożona i od Ryuzakiego tylko defensywny no, flash. Oriana wykonała combo, które polega na tym, że dajesz na siebie E i flashujesz wraz z ultem. No tak, no to jest efektowne, ale czy efektywne? Opłaciło się. Opłaciło się. Jeżeli teraz Hekarim tego nie wykorzysta i nie zgankuje, to będzie bardzo dobra wymiana. Właśnie to jest urok League Legend. Przez kilka minut był spokój, a w pewnym momencie akcja na Drake'u, akcja na bocie. Tu Swain wymienia się z Maokajem. Na wszystkich liniach zaczęło coś się dziać. Nam nie udało się tego wszystkiego uchwycić. No niestety, ale chciałbym przypomnieć tylko, że LoL for Wośp jest to akcja organizowana z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszelkie dotacje, które tutaj będziecie nam wysyłać, przeznaczamy na cele charytatywne. Wysyłamy Wośpowi i tyle. Więc jednocześnie możecie pograć w LoL'a, popatrzeć jak ktoś gra w LoL'a i grać dla orkiestry. Tak jak orkiestra zagra za was. Wejście tutaj tego Swaina, on już na odpalonym ultimate leczy się, walczy. Jakubson z low HP. Ale chyba jest bezpieczny. Cofa się, miał swojego ultimate'a, nie chciał jednak ryzykować. Tam jeszcze ten Swain goni Maokaja, próbują coś zrobić. Maokaj bez many, niestety. Ciśkowi tutaj troszkę many zabrakło, żeby pociągnąć tą akcję, ale jak widać Swain świetnie sobie radzi nawet na gankach. Czy możemy się spodziewać niedługo jakiegoś ganka na midzie? Spójrz, ten botlane znowu walczy. Tak, jak Ezreal z łezką, bez obrażeń. Jaki damage? A jednak starają się grać agresywnie i wbijają tego fraga jeden za jeden. Całkiem dobra sytuacja. W międzyczasie Kamil skacze na mida, ultuje tutaj Oriankę. Oriana shockwave'uje, wali wszystko co może i zabija tą Kamil. Tyle tą sytuacji naraz. Greedy ofensywną Kamil, która cały czas stara się wbijać agresywnie, cały czas walczyć. Już 1-3 na swoim koncie ma. Ale Oriana trzeba zachowuje spokój i walczy. Trzeba naprawdę wyróżnić tego midlanera. Zachowuje zimną krew i radzi sobie. A sytuacja na bocie została wygrana tylko dlatego, że w poprzedniej akcji drużyna niebieska czerwona paliła swoje samonery. Przy okazji zerknijmy jaki Drake pojawił 4-1 się. Shutdown na Katie. No, ten Drake jest dosyć ważny dla obu drużyn i warto by było go zabrać. Teraz pytanie, czy będą grali dookoła Drake'a? Wydaje mi się osobiście, że tak. Maokaj stracił swojego teleporta, Swain swojego zachował. Tutaj przewaga na Drake'u jest definitywnie po stronie drużyny niebieskiej. Mhm. Pajace Patryka wydają się mieć kontrolę nad tym Drake'em, mimo że ich botem jest słabszy. Okay. Ale Ezreal złożył już mana miura. Teraz Ezreal troszkę wyrówna statystykę obrażeń wraz z Caitlyn, mimo że ona ma jedną przewagę ma tych trzech fragów i 10. Dokładnie, no samą łezką tak naprawdę nie miał dużo obrażeń, ale teraz sytuacja może się odwrócić, ale w międzyczasie Karma jest w bardzo dużym zagrożeniu. Nie ma swoich samonerów i to będzie darmowe praktycznie zabójstwo. To może być sytuacja pod Drake'a. Ważne jest jednak to, że w obecnej mecie, gdy chcemy zebrać Drake'a, to kontrola mida jest ważna. Oriana ma pełną kontrolę mida, Kamil nie ma tutaj za dużo do powiedzenia. Jeżeli Hekarim tego nie zmieni, to ten Drake dalej będzie faworyzowany przez drużynę niebieską. Dalej pajace Patryka będą mogli sięgnąć po Infernala.
i otrzymacie rozgłosnienie. Jest pozostawiony samotnie, chociaż teraz przychodzi Olaf, ale on tak naprawdę nie jest w stanie ani zgankować. On tutaj może... widzi tego Hekarima, dlatego się pojawia. Widział go, wchodzi, o znowu przebieg tutaj koło niego. Musi się odpalać chyba ten Olaf, będzie musiał uciekać. Zaraz Crowd Control zostanie na niego odpalone. Dostał naprawdę dużo damage'u, próbuje uciec pod wieżę i niestety chyba ulti... Nie, zobacz! Jakubson będzie chciał tutaj dobić go, ten manewruje wokół wieży. To jest kill. To jest walka! Hekarim, defensywne ze strony. Dobre ale... wycofanie ze strony Hekarima. No ale niestety, jest tutaj jest Swain, ale czy on, on musi wykorzystać Flash W? Ten teleport był nie w czas i nie w miejsce. Zabrakło dobrego warda, warda na linii. No, niestety. Grzech grzechu teraz oddaje troszkę na topie pola Maokajowi. Oni muszą spróbować podjąć z tego Drake'a albo wieżę. Inaczej ta sytuacja będzie dla nich zmarnowaniem swojego budżetu i czasu. Niczym w polskim rządzie. Zarządu? Nie ma znaczenia. Dokładnie, nie ma znaczenia kto rządzi. Ważne, że pieniądze się marnują. Rządzę nas i was, podatników. Więc zamiast płacić podatki, nie no, oczywiście podatki płacić trzeba, ale jeżeli chcecie wydać pieniądze na coś ciekawszego, to zapraszamy do wspierania właśnie naszej orkiestry. Tak naprawdę tutaj flesz po fleszu! Wejście do przodu. Ale karma jest tutaj cały czas pod tym. Trzy hity od wieży, ale grzechu tutaj dopełni formularz. Jeden kill, prawdopodobnie ten Brown też za chwilę będzie martwy. On ma swojego flesza i wchodzi. Ucieka. Pojawia się Kamil, wchodzi w adekery, umiera. Grzechu, grzech z niewielką... Orianka ulti. Tak, odwrócenie sytuacji. Shockwave i Kamil znowu będzie prawdopodobnie martwa. Hekarim się tutaj pojawia, wchodzi w grzech grzecha. Grzech grzechu potrzebuje swojego ultimate'a, żeby zacząć się leczyć. Świetny defensywny snare. I sytuacja opanowana. No kill po killu, no teraz mieliśmy taką sytuację typowo aramową. 2-2. Najpierw karma pod wieżą, niepotrzebne tak kilka hitków, później Ezreal. No nie miał tu dużo do powiedzenia. Kamil po prostu w niego wleciała ze swoim ultimate'em i flashem i no cóż. No tak czasem bywa, jak się nie umywa, no. Teraz jest trochę mini kontrola świetnie mapy, ale trzeba też zwrócić uwagę, znaczy ja bym chciał zwrócić uwagę, że ten Maokai powoli będzie bardzo, bardzo użyteczny dla swojego teamu. Tak? Tak jak na początku, to trzeba też go pochwalić. Dał sobie radę na tego Swaina, chociaż Swain jest bardzo ciężką postacią do ugrania, tak naprawdę nie ma do niego podejścia. Chociaż przy dobrym ganku nie ma ucieczki, tak naprawdę masz flasha i koniec. Ale dał sobie radę ten Maokai i teraz będzie pokazywał swoje... Swój pazur swój korzenny, drewniany pazur, tak, dokładnie. Pokaże korzenie. Korzenie nie zostają już dłużej w ziemi, tylko pokazują swoje brązowe, jak te kły, można by powiedzieć. Teraz właśnie... Ach, ten nasz Mickiewicz. Tak jest. No teraz Maokai z lewej, z prawej, sadzonka jeszcze, sprawdza swój ogródek. No, cóż, jedyne co, traci manę, trochę hapsów, ale nie jest niczym zagrożony. Tak i jak podejmowany Drake. Tak jest. Steela tutaj nie było, ale bardzo obity PW Olafa zabrał. Ten gracz jest bardzo kontrowersyjny. Ciągle farmi, ciągle ma przewagę nad Hekarimem. Ale Hekarim robi swoje. Tak, ale Hekarim skupia się na obiektywie. Olaf chce wykarować tą grę, chce się sfarmić i w pewnym momencie stać się bestią. Hekarim skupia się na liniach, pragnie im pomóc. Zobaczymy, jak która taktyka okaże się bardziej słuszna. Tylko wydaje mi się, żeby pełny potencjał tego Olafa w tej grze, żebyśmy mogli zobaczyć, potrzebujemy ulta karmy z użytym E. W innym sposobie on musi użyć Ghosta, jest disengage ze strony drużyny przeciwnej i oni są w stanie to zrobić. Brown wystarczy, że rzuci ulta. Tak naprawdę Olaf ma słabe podejście. Wydaje mi się, że ten pick nie był zbyt do końca udany. On jest tutaj dokładnie, tak jak powiedziałeś, w współpracy z tą karmą i tą współpracę będziemy widzieli, jestem tego przekonany. No i poza tym jest odporny na całe to CC, na swoim Ragnaroku, na ultimate'cie i to jest klucz tutaj do zwycięstwa. Maokai teraz gankowany, przefleszował Shockwave'a i okej, spaliliśmy mu Summonera, sytuacja jest opanowana, szczególnie, że przeciwnicy zbliżają się tutaj. Czy Hekarim będzie się odpalał? Chyba wejście tak. Znowu na supporta. Dokładnie. Na Hekarim wjeżdża tutaj w Oriankę. Fokus na Oriance. Ale ten ale Hekarim jest teraz został jeden. Tutaj Kamil musi wejść. Mało many po stronie tego Maokaja, a Kamil tylko straszyła. W międzyczasie Ezreal sam sobie poczyna na botlane. A czy przypadkiem Olaf nie bierze na midzie? Oby to nie była stracona wieża na botlane. Na midzie tak, Olaf na midzie właśnie walczy z Towerem. Powoli tutaj już przepuszowując falę pod niego, tak żeby Kamil jak najwięcej straciła. Ezreal jednak jest sam. Już tam Oriana i Karma zbliżają się do niego, ale ta wieża prawdopodobnie będzie wzięta, o ile nie będzie tutaj. Brown podchodzi dość agresywnie. No ta wieża będzie wzięta, ale... powinien spróbować tutaj albo się wycofać, albo zagrać agresywnie, to sobie przyskanę tą kartę. Odpuszcza jednak wieżę, no i ta wymiana koniec końców nie była dobra. Fakt, spalony flash Maokaja.
Ale nic więcej. Ale cały czas jestem pod wrażeniem tego Maokaja. Ten Maokaj wie, co robi. Ma bardzo ciężką linię. Jest golemem. Dostaje ganki, ale i tak czy siak utrzymuje w miarę mniej więcej farmę. No i kurczę, no jeszcze trochę, takie dajmy 5-10 minut i on będzie nie do zabicia. Tak, dwóch apekery, ryzykowne zagranie. Swain plus Orianna. Czy będzie dość dużo obrażeń, żeby zabić tego Maokaja? Nie jestem pewny. Ale obok Maokaja do wchodzenia jest Kamil i Hekarim. To już są miękciejsze postacie. No, może tak powiedzieć. Możesz zobaczyć dokładnie na itemy Hekarima? Czy to jest jakiś błąd po stronie realizacji? Czy... Chyba mamy tutaj się pomylił. Kogoś, kogo dotknął ten feralny piątek 13. Najwyraźniej stwierdził, że jeden but nie będzie mu pasował. No ciężko się chodzi po mieście z jednym butem, dlatego warto by było zakupić dwa. Spychacz frajerów tutaj kpi sobie z pajaców Patryka. Dwa razy ninja tapki zbudowane na Hekarimie. No cóż, panie koniu. Kup jeszcze dwa, nie? No w sumie cztery kopytka. Ale też się zastanawiam, wybór tabi na team, który przeważa według mnie Tak, to nie jest... Tym bardziej, że przydałoby mu się trochę zmniejszyć te ogłuszenia. Merce były o wiele lepszym wyborem. Ale zobaczmy, czy jest teraz odrzucenie sytuacji, czy Braum będzie na tyle w stanie mu pomóc, aby zagwarantować tej drużynie killa? Chyba nie. Flash za exhaust? Nie taka zła wymiana. Bo ten Maokaj niestety będzie musiał się zaraz cofnąć, nie ma mamy. Cały czas tutaj bez mamy siedzi. Na czacie sytuacja nam ucichła, wszyscy obserwują. Teraz Orianka z tutaj, jeszcze Karmu, no to już zagwarantowany kill. Z tyłu co prawda Pewu próbuje, ale tutaj nic nie jest w stanie zrobić. Z tych magic damage bardzo dużo redukuje, ale no niestety nie udało mu się zredukować całego. Brak wizji. Teraz spójrzmy, którzy gracze kierują, na których powinniśmy zwracać uwagę. Z pewnością po stronie niebieskiej jest to Orianka. A ze strony czerwonej... Okay. Wyróżnił bym też tego Olafa, 106 farmy w 21 minucie, to nie jest gruby. Jego build też wygląda sensownie. No to tak chyba jednak nie doczekamy się jakiegoś kraju. Podwierzą mi zdjęcie tej wieży prawdopodobnie, ale w międzyczasie Adekery tutaj niestety złapany przez Kamilkę, próbuje jeszcze coś wywalczyć, ale Kamilka troszkę za dużo się tutaj wyleciła, ma już dwa item offensive, a w międzyczasie Caitlyn łoi tą wieżę na botlane. Została pozostawiona sama sobie i wymieni wieżę botową, drugą, ważniejszą, a może nie wiem, wymienię. Zaryzykuję, dokładnie. Za wieżę górną, trzy wieże do dwóch wież. Dziwi mnie, że Swain nie idzie, no bo a dobrze już. Niebieski cały czas jest do wzięcia. Teraz Swain jednak sam pójdzie na bota, a Orianka zmierza ku midowi. Wydaje mi się, że podjęcie teraz takiego działania... Znaczy takie granie teraz bardziej pod obiektywy typu nie wierzę, ale Baronik właśnie i Dragon może... Znaczy musimy zerknąć oczywiście. Jeśli chodzi o drużynę niebieską, niekoniecznie. Pamiętaj, mają dwóch Magic Damage Dealerów, oni wolniej robią Barona. Drużyna czerwona z Kamil, Hekarimem i Caitlyn tego Barona zabiją dosłownie w sekundę. I na to drużyna niebieska musi uważać. Ich Baron nie jest tak szybki jak Baron ich przeciwników. Spychacz frajerów tutaj będzie prawdopodobnie starał się walczyć wokół tego objectiva. Drużyna niebieska raczej skupi się na split pushu, kontroli mapy, tudzież walce gdzieś w okolicach Drake'a. Bardziej dobre by było dla Hekarima otworzenie trochę dżungli. Kupienie trzecich butów. I kupienie trzecich butów, dosłownie. No co tam, zawsze można sobie położyć na głowę. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że na midzie... Do pana Orianka, ale tutaj podwójny celtek, ultimate. Dobre. Zonia, przetrzymanie. Dochodzą, co już jest piękny shotplay. Wejście. Low HP na Kamil, Olaf jednak ją tutaj smajtuje i walka trwa, Hekarim na low HP, Olaf go tutaj goni, topór trafiony, piękny, użyty kwiatek, niestety nie udało się. I chyba na to czekaliśmy, właśnie tak w ten sposób odwróciła sytuację drużyna niebieska. Teraz może sobie spokojnie wziąć obiektywy. Tak jak powiedziałem, split push i smog, piękne zagranie, znowu chwila ciszy przed burzą, ogromny teamfight. Orianna zagrała to wyśmienicie. Hekarim prawie mu się udało tym kwiatkiem uciec. Niestety tam z odległości został postrzelony przez Karmę i Ezreala. Tutaj Avikon pisze, panowie, lepszy komentarz niż Blitz i Nerwarium. Dziękujemy ci. Dziękujemy ślicznie. Bardzo serdecznie. My jesteśmy profesjonalistami, tak? Oni są streamerami, nie zapominajmy żadne o tym. Żadne mleko pod nosem, żadne gdzieś tam nie skupiają się raczej na komentarzu. A tak naprawdę no, żartujemy sobie, jest nam niezmiernie miło. Jeżeli chcesz wesprzeć tutaj Wojsk, oczywiście zostaw donata.
przyda się, to jest szczytny cel i my chcemy zebrać tych pieniążków jak najwięcej, bo od tego też zależy trzecia edycja tego wspaniałego widowiska, która odbędzie się prawdopodobnie za rok. Jeżeli natomiast chcesz wesprzeć bezpośrednio nas, to pod streamem w banerach masz odnośniki właśnie do naszych osób, mnie, DM-a oraz tutaj siedzącego, szanowanego i szanownego Mickiewicza, aka Morgulesa. A witam serdecznie. Jakiś poemacik, coś? Tak? Miała matka syna na jedynego, chciała go wychować na Mida Wielkiego. Trzech synów matka miała. Ezreala, Oriane i Ola. O, hej, dobra. A w takim razie przejdźmy teraz, jak mówiliśmy o Midzie, przechodzimy na Mida. Czy będzie to jakiś teamfajcik? Średni bym powiedział. Chociaż próbują, grupują się, ale Ola musi dostać teraz od karmy ulcika, Shielda i dziękujemy bardzo. Chociaż walka pod towerem wydaje mi się... Dokonują te trapy bardzo trudno. Zwróćmy też uwagę na to, że itemizacja Hekarima poza butami jest dziwna. Powinien to być najpierw Triforce, żeby zwiększyć jego... No właśnie, tym też chciałem się odpytać. Jego ofensywne warianty... Ale próbuję bazy. Teraz. Ale to jest wejście w Olafa, to nie jest dobre. Teraz chodzi Fear na 3 osoby, świetne zagranie, ale Oriana już szuka Shockwave'a. Walka. Co się dzieje? Swain tam zoniuje. Malka jest do zabicia, Cisiek, ale to nie ma znaczenia. Cisiek jest sam. Jest teraz łapany, fokus na nim, świetne zagranie. I świetne redemption ze strony karmy. Teraz jak Kerem za głęboko tutaj dajwuje i jest złapany, on będzie martwy, ale Kamil też oddaje swojego fraga i Ryuzaki fleszuje, próbuje Kerem przeżyć. Tak powinno być. Tego Olafa, cóż ten Olaf zrobił i Autoataczek! Oddał Misterio XD swojego killa. Olaf nie do zabicia, inicjacja w niego jak najbardziej zły wybór. No proszę. Teamfight close, ale popłacił. To był naprawdę dobry teamfight. To jest kolejny teamfight, w którym było chyba 9-12, jeśli się nie mylę, a teraz jest 17-14. Drużyna pajaców, jeśli mogę tak ich powiedzieć, bez obrazy, nazywają się Pajace Patryka, więc może inaczej. Drużyna Patryka rzeczywiście zrobiła tutaj świetną robotę w ciągu ostatnich 10 minut, albo i nawet więcej. Wygrała dwukrotnie świetnego teamfighta. Najpierw ta Orianka, no, zagrała przecudownie. Teraz, nie wiem, czy ten Hekarim przypadkiem nie popełnił dużego błędu. Ten Hekari mógł zrobić bardzo duży błąd w ten sposób, inicjując walkę. Ale to już podlega ocenie wyższym sferom. Czyli tobie. No cóż, wynik teamfightu mówi sam za siebie. Świetna tutaj analiza ze swojej strony. Gierka jednak jeszcze nie jest zakończona. Mamy 7K golda przewagi. Sytuacja zrobiła się dość napięta. Maokai bardzo dużo wytankował. Długo trzymał, ale problem jest ta Kami. Ona jest mięciutka, bardzo szybko się wykłada. No to jest ogólnie problem na Kami, bo tak naprawdę fajnie jest wyłączytować kogoś. Tylko, że Ezreal w teamfightie, jak zauważyłem, cały czas świetnie się pozycjonował. Stał cały czas z tyłu, Kamil nie miała żadnego podejścia. Tak naprawdę Kamil z mojej strony by wyglądało tak. Zabić jednego, dziękuję bardzo, ja też mogę sobie paść. Najlepiej by było, żeby to był właśnie Ezreal, albo najlepiej Orianka. Drużyna czerwona stawia na Ryuzakiego, on złapany, teraz PW, wszystko jest w jego tarczą, on fleszuje do tyłu defensywnie. Redemption rzucony, ultimate i skampiony został PW. Zaraz obok niego Małka i teraz to już jest. Ale dalej próbuje Ezreal, trochę za głęboko, dostaje sporo do meczu, teraz trzeba go zasłonić. Udało się, bardzo dobrze. Ryuzaki powinien tutaj kierować, ale on nie radzi sobie z tym Olafem. Ta farma Olafa. Jak on długo siedział w tym lesie i farmił. Opłaciło się, tak jak wcześniej mówiliśmy, że może troszeczkę nie jest zbyt użyteczny przy gankowaniu, ale ta farma jest w stanie teraz im... Znaczy ten Olaf, może tego nie dostrzegamy zbyt tak bardzo efektownie i efektywnie, ale przez to, że Olaf bardziej siedział w dżungli, teraz jest o wiele silniejszy od tego Hekarima. Racja. Tak jak Hekarim wygrał early, tak teraz Olaf w midgame'ie i w late będzie cichy. Hekarim jednak zbliża się do barona. Ma swojego ultimate'a, ma wizję. To może być steal. Coś tutaj się wydarzy. Ten Hekarim będzie podejmował to będzie wejście. Będzie próbował, ale ten damage! Cała drużyna tutaj... Niestety. Takiego będzie nawet... Chyba śmy... Ja się nie spodziewałem osobiście. Ja myślałem, że ten Hekarim wyczeka. On jednak podbiegł do ściany i dostał tak ogromnego nuka. Ogromne obrażenia przede wszystkim do Oriany. Spójrz na jej przedmioty. Zaraz no nie. Obok niego Swain przoduje w damage'u, a Ezreal. Bardzo pewna gra tego zawodnika. On na dobrą sprawę ma teraz skończone 3 itemy i od tego momentu on powinien być straszny. Bo te 3 itemy obecnie na Ezrealu są korem,
Szczególnie w przypadku, gdzie ten Maokai tutaj i Hekarim są dość twardzi. No, patrzymy na to. Co się dzieje? Jednak on już wcześniej był bestią. No dokładnie, ale teraz sytuacja, no dla drużyny spychacie frajerów. No, wygląda bardzo nieciekawe. Tak naprawdę jest open meet, oni mają Barona, teraz kolejny teamfight tak naprawdę to jest przegrany. Ja nie widzę innej opcji. Trzeba by było popełnić, ale wydaje mi się, że muszę popełnić bardzo duży błąd, żeby przegrać kolejnego teamfighta. To jest racja. Biorą jednak Infernala na spokojnie. Trzeci dragon dla nich. Grają też w piątkę. Zgrupowali się, wiedzą, że teraz są silniejsi. Problem jest z Kamil. Kamil może powinna zagrać teleporta, powinna split pushować, powinna próbować wyciągać pojedyncze cele. No teraz Maokai musi się cofnąć. Nie radzi sobie za dobrze. Teraz niestety. Dobrze, Maokai się cofa. Piękna tutaj linia obronna w postaci trapów. Caitlyn zadaje masę damage'u, ta Caitlyn musi ich wykrować. Ona ma ku temu największe szanse. Trapy już są detonowane. I to jest realszy w trapa. Tak, headshot właśnie. I kolejnego, no przecież... Hekarim teraz inicjuje piękny pir, oni są pod wieżą. Podbicie szybko, zniszczona Orianka nie zdążyła nawet shockwave'ować. No spływają jak po rzece, no naprawdę, no niesamowity Dunaj. Weź się na Grzegrzecha, cóż. Ale to co za sytuacja? Ale co tu się sytuacji kolejne? Ale tu się są nie w złej pozycji, Kerem i Pris jest w bardzo złej pozycji, stun od strony Kamil, tak jest! Wbity kill! Teraz Swain na low, Olaf prawie, że... No. 3 za 3, ale Baron nadal jest po stronie byleby drużyny nie stracić tego Barona. Patryka. Byleby nie stracić tego Barona, to na pewno myślą gracze drużyny niebieskiej. Oni mogą sobie jeszcze pozwolić na wzięcie, wiesz, Baron już powoli się kończy. Została go mniej niż połowa, wzięli wieżę, rekalną się, zrobią zakupy i może jeszcze będą próbowali podjąć jedną wieżę. Chciałbym zerknąć jeszcze na godę poszczególnych postaci, czy bohaterów, czy czempionów, graczy. No tutaj rzeczywiście widać jak bardzo Swain... 4000 Orianki! No kurczę... To jest wynik. Ale zobacz, Swain, Olaf, rzeczywiście, Olafowi opłaciło się to co zrobił. On ma tyle golda co Swain praktycznie. Ta farma Virli teraz zbiera żniwa. Hekarim powinien, on faktycznie grał agresywnie w early game, niestety tych ganków było troszkę za mało, a może były skierowane na nie te linie co trzeba. Nie zatrzymali Swayna, nie zatrzymali Orianki. Teraz krwawe żniwo jest zbierane. Teraz pytanie, czy oni będą skupiać się na kolejnym obiektywie? Znaczy na pewno, tylko chodzi mi bardziej, czy do Barona dostało jeszcze trochę minut, ale jednak no tak, idziemy topem, idziemy midem, czy botem panowie, no tak naprawdę bot spuszowała drużyna czerwona, jest ciężko, ale jesteśmy to w stanie zrobić, czyli drużyna niebieska prawdopodobnie pójdzie sobie teraz i topem i midem, chociaż zaczynałbym raczej od mida, gdyż na midzie nie ma wieży, która ochrania inhibitor. Jak widać teraz drużyna czerwona przechodzi na topa, zostawiając mida trochę pustego, co powinna wykorzystać właśnie drużyna spychaczy. Czy teraz zepną w kolejnym teamfajcie? Ciężko powiedzieć, tutaj red stoi wolny. 10k golda, niestety. Oni są w patowej sytuacji. Jeżeli znowu dojdzie do dive'a i takiego pięknego skombowania ultów, mogą ich zatrzymać. Na razie muszą grać safe. Kamil zaczęła składać jakieś tam itemy defensywne. Jednak jeżeli ona zostanie szybko znukowana, to będzie dobra sytuacja. Ja osobiście nie wróżę drużynie spychaczy tutaj świetlanej przyszłości. Udało się jakimś cudem zabić Orianę, zanim rzuciła Shockwave'a. Każdy Shockwave jednak trafiony, a jak widać ta Oriana nie chybia, robi będzie morderczo. No niestety, tak to wygląda. Tutaj trochę dziwnie położyła Caitlyn pułapki, ale to nie ma znaczenia, świetna bo biorą rotacja, inhibitor. Tak, świetna rotacja na mida, skorzystali z tego movement speedu. A teraz powinni... Oriany. Czy oni teraz szukają teamfightu, kiedy spokojnie mogą pójść na inną linię? Bot, spójrz jak ogromna fala jest na bocie. Dokładnie, teraz no muszą pójść topem, muszą pójść. Już pingują. Delikatnie na nich napierać. Powinni nie pozwolić im się wykalnąć, ale też nie sprowokować teamfightu. Tu może być odwrócenie sytuacji. Błąd jeśli ze strony drużyna... pajacy. Spójrz jak ogromna fala minionów jest dokładnie, na dolnej no, linii. Jeśli, ale Swain już się cofa, Swain już się cofa. Więc i teraz może wejść, dojść do nich. Teraz właśnie jak Hekarim już wchodzi. To wyczuwa, tak. Wchodzi w Ezreala, jest dość twardy, Orianna jest niżej, ale słońcowa się ale na te plecki. Ale Hekarim był tu 3 na 1, nie był w stanie nic zrobić, gdzie jest follow-up? Muszą uciekać, a Ryuzaki musi robić jak największe obrażenia. Jest Kamil, ale nic nie była w stanie zrobić. Niestety, Maokai dostaje 1000 damage'u i tak pada. Ryuzaki robi naprawdę ogromne obrażenia, ale nie jest w stanie sam tego zrobić. To tutaj był bait, spójrz, wieża na bocie może i padnie, ale kosztem to nie ma gry. Znaczenia, to jest wejście już totalnie w bazę. Może, jeszcze mają małe szanse, że... Jak nóż po maśle, wchodzą po kolei, biorą wszystko co trzeba. Cały czas Shockwave dostępny. Dokładnie, to jeszcze jest do zrobienia. Jeśli w jakikolwiek sposób drużyna czerwona będzie chciała odwrócić daną sytuację, leci Shockwave, to już jest GG. Zakłócenie
jeszcze tu wygrywać, Nexus już jest jednak otwarty. Ryzaki strzela Zonia i Shockwave w dwie osoby. Obity i zabity dwóch tutaj zawodników. GG, well played. Spychacz frajerów 1-0. Pajace Patryka, przepraszam bardzo serdecznie. Tak jest. Przepraszam, możecie mnie zlinczować na czacie, napisać JM czy cokolwiek. Zapraszam serdecznie w moje ciemne progi. Pajacą Patryka udało się zwyciężyć i to oni przybliżyli się do jutrzejszych finałów kontra Spider Crow Gaming. O jeden krok, jeszcze potrzeba jednego bez przegranej, a będą się mierzyć. Dokładnie. W finale. My po tym emocjonującym starciu zapraszamy was na króciutką przerwę. A po niej standardowo może uda się nam zrobić jakiś wywiadzik i lecimy z drugim meczem ze zbliżającego się BO3. A ja powiem na koniec tylko, czas pan JM, ja nic nie było, witamy serdecznie, do zobaczenia po przerwie.